Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaczynacie drogę krzyżową. Pójdziecie w nocy, pójdziecie z pomocą latarki oświetlającej sobie drogę. Będziecie bardzo zmęczeni, umorusani. Być może będzie dużo błota zamiast śniegu. Czy będziecie piękni? Bo taka jest obietnica tej drogi krzyżowej. Obietnica, że człowiek, który żyje, który idzie za Chrystusem, który wchodzi także na drogę krzyżową, powinien być człowiekiem pięknym. Przypominam sobie, jak wychodzili ludzie po premierze filmu Pasja. Bardzo wiele komentarzy, i to znanych osób, było bardzo negatywnych. Kto widział w taki okrutny sposób pokazać Chrystusa w męce? Ten reżyser chyba lubi krew. Na końcu w telewizji, kiedy przedstawiano te kolejne wypowiedzi, wypowiedział się także jeden z bardziej znanych fotografików Krakowa, który mówi: ja jestem poruszony tym, że Chrystus tak został umęczony. Dziękuję reżyserowi, że poznałem namacalnie, na moje oczy, jak bardzo Chrystus mnie kochał, że aż tak bardzo cierpiał za mnie. Coś, co nie wygląda pięknie według kanonów piękna, jakie obowiązują, jakie są powszechnie przyjmowane, ale jest piękne inaczej, może zachwycać. Idziemy drogą krzyżową, której rozważamy tak naprawdę wcale nie piękne sceny z życia Jezusa z drogi krzyżowej. Zobaczmy, jak one są piękne i w jaki sposób czynią one nas pięknymi, którzy rozważamy te tajemnice i chcemy żyć według tego, jak Jezus nauczał, jak Jezus przeszedł całe życie i jak przeszedł także tą drogę do śmierci i do zmartwychwstania. Na waszą drogę, na dobre myśli, na przemianę serca i na owoce tej drogi przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże na całą drogę.